Cześć, tu Bartek z leparama.com. Dzisiaj porozmawiamy sobie, jak kontrolować przez USB swoją drukarkę 3D. Zaczynając w ten sposób, potrzebujemy tego specjalny program, tak zwany Printerface. Link będzie w opisie tego filmiku do ściągnięcia sobie tego programu. I program ten będzie działał z każdą drukarką, która ma USB i ma włączoną opcję w EEPROMie, która pozwala kontrolować tą drukarkę 3D, więc nie z każdą to będzie działać, bo na pewno są takie, którymi nie da się używać tego programu. Do czego ten program? Ten program służy do kalibracji drukarki 3D, jak również można za pomocą niego używać, czy też za pomocą tego programu można drukować jakieś modele, tylko wystarczy kliknąć load file, zaraz wam wszystko pokażę, i przez USB zostanie wrzucony do drukarki ten model lub też na live drukować przez USB. I kiedy to potrzebne? Na przykład przy kalibracji drukarki, czy też każdy dzień, kiedy chcemy coś na szybko wydrukować, czy też używać komputera czy laptopa razem z drukarką, jak kto woli. Jest taki program, jest darmowy, jest on już trochę stary, bo już ma 4 lata. Nie ma do niego update'ów, ale ta wersja, którą mam, działa prawidłowo, nie ma żadnych problemów i można sobie używać dowoli. Więc zaczynamy. Widzimy tutaj ten programik. Działa on w ten sposób, że trzeba się dowiedzieć, pod którym kołem ma się swoją drukarkę 3D. Ja tu sobie sprawdzę w Device Manager, czy menadżerze urządzeń, pod portami i ja to mam port numer 9. Akurat pech chciał, że na potrzeby tego filmiku ten port mi się tutaj nie pokazuje. Spróbuję go restartować. Tak. Trzeba zrestartować program, jeśli nie wykrywa tego swojego koma, swojego USB. Bo powinno się naciskać port i wtedy wyskakują, odświeżają się te porty, ale jednak nie działa to tak. Wybieramy port, pod którym mamy drukarkę włączoną, czy też podłączoną. Wybieramy baud rate. To jest specyficzna prędkość, pod którą twoje połączenie z drukarką działa. Dla każdej drukarki to może być inne, ale to zazwyczaj jest 115200, czy też 115200, lub 250000 dla nowszych drukarek. Klikamy Connect, pokazuje się taka informacja. To oznacza, że nie może się połączyć z drukarką. Zmieniamy baud rate i również jest pokazane, że nie da się połączyć z drukarką. Akurat do mojego komputera jest podłączone mnóstwo urządzeń pod USB. Więc co by to się starał zrobić? Jeszcze raz sprawdzić w menadżerze, czy na pewno jest to COM 9. Czyli odłączam drukarkę i podłączam ją z powrotem. Pokazuje mi się, że jest pod portem numer 9. Tylko problem może polegać na tym, że jeśli masz włączony jakiś slicer, który też robi to samo, że można przez USB drukować, on zagarnie sobie prawo do tego portu. I trzeba ten program wyłączyć, odłączyć, podłączyć z powrotem drukarkę i wtedy wybrać odpowiedni baud rate i połączyć connect. Wtedy nam się pokaże, że printer is online. A przy okazji chyba nie ma w tym programie języka polskiego. Nie ma. Wydaje mi się, że nie ma. Więc jeśli jesteśmy już podłączeni, możemy zrobić tak zwany home. Czyli drukarka nam wjedzie na pozycję domową. Ja tu mam podłączoną taką małą, customową drukarkę, zrobioną na Monoprice Mini V1, jeśli dobrze pamiętam. Działa ona na SKR-ze, na 32 bitach, więc taka referencja, jeśli byś potrzebował wiedzieć, jaką mam podłączoną, to właśnie taką. Co możemy sprawdzić? Na przykład, powiedzmy, że twoja drukarka jest ledwo co złożona, tak jak była moja, używałem tego programu, żeby ją skalibrować. Jeśli potrzebujesz skalibrować, no to tutaj jest program do tego. Teraz potrzebujemy wiedzieć, jakie G-kody możemy zrobić.
przełączmy na przeglądarkę. I tutaj widzicie przeglądarkę, w której mam taką, też będzie w linku, tylko sprawdzam, czy dobrze to widać. Tak, będziemy widzieć to samo. Tu mamy całą listę G-codów, które możemy używać razem z drukarką, która działa na Marlinie. Ta sama strona wskazuje, że to jest G-cody do Marlina. Na przykład, co możemy sobie sprawdzić? Wyszukujemy na stronie M122. TMT debugging. Jeśli masz sterowniki silników krokowych z TMC firmy, to wpisując tutaj w polu na dole M122, pokaże ci się stan twoich sterowników TMC. Tylko z TMC to działa. Akurat te działają w systemie UART, więc dlatego mogę widzieć, co się tutaj dzieje z tymi sterownikami. Na przykład bardziej coś przyziemnego, które każda drukarka jest w stanie połknąć taki dziko, to jest chyba 119. Jeśli się nie mylę, to są endstopy. Możemy zobaczyć, czy nasze krańcówki są otwarte lub włączone. Tutaj na przykład drukarka jest teraz na środku stołu, bo tak sobie ustawiłem, że X jest otwarty, Y to również otwarty, a Z jest zamknięty, ponieważ drukarka jest nad stołem, na środku stołu. Więc to się zgadza, to możemy sobie sprawdzić, czy musimy je odwrócić w software, żebyśmy mieli prawidłowo ją ustawioną. Możemy również zobaczyć wszystkie ustawienia EEPROM-u, które możemy zmienić, wpisując M503, co pokazuje nam, że pójdziemy po kolei. Wpisałem M19, pokazało, że wysyła M19, endstopy i później wpisałem 503. G21, czyli wszystkie wymiary są używane, podawane w milimetrach, a nie w calach, czyli nie wiadomo w czym jeszcze. Wszystkie temperatury są podawane w celsjuszach, można to zmienić, jeśli chcesz, ale to nie wiem po co. Filament settings, jeśli masz jakieś ustawienia filamentu, które możemy włączyć, wyłączyć. Nigdy tego nie używałem, ale zostawiam to w tym momencie. M200, czyli rozmiar filamentu. I to, co potrzebujemy ustawić, gdy ustawiamy drukarkę 3D, zmienimy płytę główną, sterowniki, czy też ich interpolacje, czy nie wiadomo co jeszcze, co wpłynie na ilość kroków na milimetr. Tutaj możemy zobaczyć, że wpisując komendę M92 widzimy kroki dla X, Y, Z i E, czyli ekstrudera. Zmieniając te wartości, zmieniamy ilość kroków przez milimetr. Jeśli potrzebujemy to zweryfikować, to można sobie to ustawić. Tu mam bardzo duże te wartości, gdy każda drukarka będzie miała inne wartości, więc nie możesz się sugerować, że wpisując te wartości w swoją drukarkę będzie to prawidłowo, bo każda drukarka jest inna i ma inne silniki, płytę główną, sterowniki, więc to jest dla każdej drukarki. Maximum feed rate, czyli maksymalna prędkość, z którą drukarka może się poruszać. M203, 300 dla X, Y dla Z, 3 dla ekstrudera 20. To myślę, że to jest proste. Maksimum akceleracji M201 dla X 3000, Y 3000, Z 10 i ekstruder 5000. Czyli z jaką prędkością przyspiesza nam drukarka. Później mamy M204. To jest przyspieszenie. Zobaczmy sobie na naszą ściągę. Bo tego akurat nie pamiętam, ale chodzi to na pewno o prędkość przy retrakcji i tak dalej. Co to jest M204? Oczywiście ta strona też nie jest po polsku, więc wszystko jest po angielsku. Set starting acceleration. Kliknijmy sobie, co tutaj więcej możemy się dowiedzieć. Prędkość akceleracji
która w której również też jest ekstruzja, czyli podawanie materiału. Przy P, R to jest właśnie retrakcja, można sobie prędkość retrakcji ustawić. I inne, jeszcze jest T, które byśmy używali, czyli prędkość, czy też przyspieszenie podróży, czy też to jest ruchu jałowego, czyli z miejsca na miejsce, na przykład skończyło w jednym miejscu, w drugim miejscu zaczęło. To jest właśnie ta opcja. Weźmy sobie, zobaczmy, co dalej mamy. Było M204. M205 to jest tak zwany jerk, czyli z jaką prędkością ma zmieniać drukarka kierunki. Czyli jedzie do jednego punktu, tak by się zatrzymywało, jerk byłby 0 i jechałoby z powrotem. A przy X 15 i Y 15 to jest po prostu 15 mm na sekundę, jeśli dobrze mówię. Jest to pewna wartość, która jest wpisana, gdzie drukarka dojeżdża do miejsca i zmienia od razu kierunek z tą minimalną prędkością. XY 15 Z0.05 Extruder 55 w moim przypadku oczywiście. M206 to jest home offset. Jeśli twoja drukarka kończy daleko od stołu, na przykład tu jest stół o, i twoja drukarka gdzieś parkuje tutaj, to możesz ustawić przez home offset, jak daleko ma dojechać do środka, czy też do tego. Dla mnie ważniejszy jest środek niż krawędź, bo zawsze jeśli zatrzymi na środku drukować, ja jestem tego szczęśliwy, a nie będzie drukować gdzieś na boku stołu, czy też poza stołem. Więc home offset jest od tego. Jest to trochę skomplikowane i trzeba tutaj zrozumieć, w którą stronę, czy wejść na minus, czy na plus, na przykład X-a, żeby przesunąć ten środek dalej, czy też bliżej tego punkta, w którym mamy home 0 dla X i Y, czyli tam, gdzie parkuje, gdzie wjeżdża na końcówki. Następnie mamy heat-up parameters. Czy to jest, to są parametry rozgrzewania. To jest to, co masz ustawione na przykład dla PLA, 180 stopni dla hotendu, dla stołu 70, dla ABS-u 240 i 110 dla stołu. Później masz pitch settings. Tu jest ważna sprawa. Jeśli zamontowałeś nową działkę, nowy hotend czy coś takiego, musisz go skalibrować. Musisz sobie wpisać tutaj ten kod, chwileczkę, który to był? M301. Jeśli wpiszemy sobie, tutaj wyszukamy M301, pokaże nam się, że to jest hotend PID i potrzebujemy automatyczne ustawianie tego PID-u, który sobie wpiszemy w ten sposób. Auto PID. A co to ma być? PID? PID autotune. Komandą M301 ustawiamy, jaki ma być PID na hotendzie, a M303 powoduje auto ustawienie tego parametru. Tutaj nie ma pokazanego przykładu, jak to ma być ustawione, ale wpisując w Google PID autotune G-code, oczywiście tą tutaj nam pomoże, ale zobaczmy, to jest ta sama strona. Z innej strony jakieś reprap.org. Tutaj mamy M330E0 S200 C8. To znaczy, że jeśli wpiszesz tutaj tę komendę i dasz Enter,
to dla ekstrudera 0 można wybrać do którego, można też chyba wybrać dla stołu. Do temperatury 200, przy której będzie oscylować 8 razy. Czyli 8 razy sprawdzi temperaturę przy stole, przy tym ekstruderze, czy prawidłowo się rozgrzewa i schładza, czy też ogólnie odświeża temperaturę, bo to tak właśnie ten PID działa. Ma tam trzy opcje, które dokładnie nie pamiętam, ale ja Ci pokazuję, gdzie i jak możesz to sobie uruchomić, żeby to skalibrować. Co mamy dalej? Jeśli masz silniki TMC lub takie, w których możesz ustawić sobie natężenie prądu, komendą M906 możesz ustawić dla X, Y i Z i również też ekstrudera. Możesz sobie ustawić z EEPROM-u, jaka ilość prądu może, czy musi, jaką sobie zażyczymy, dopływać do silników, naszych silników krokowych w drukarce 3D. Również jeśli masz TMC silniki, możesz sobie ustawić z jaką, w jakim trybie ma działać stealth chop, czy w tym drugim, głośniejszym. I tego nie używałem, bo ustawiłem sobie na cichy mod i tak sobie zostawiłem. Tak samo raz ustawiłem natężenie dla silników i tak sobie to śmiga. Co byśmy mogli tutaj sobie ustawić? Możemy sobie dać jeszcze raz na home, ona nam się ustawi. Mamy ją teraz na Z0. Możemy wpisać komendę G01 Z5 i dać Enter, co spowoduje, że nasza drukarka podniesie sobie oś Z o 5 mm. Jeśli wpiszemy G01 X0 Y0, drukarka pojedzie na punkt 0 dla X i Y, co nie jest home, ale jest to w pozycji home, bo tam jest 0. Jeśli tak się zresetowała, to tak sobie opisała numer, czy też pozycję 0 dla X i Y w tym miejscu. Co możemy w ten sposób zrobić? Na przykład X-em wjechać na 60 mm, Y-em również na 60, co spowoduje, że drukarka ruszy swoją głowicę na 0, na punkt centralny stołu. Jeśli to nie jest punkt centralny stołu, to za pomocą G-code'u M206 musimy sobie to skorygować, gdzie ustawić ten punkt środkowy stołu. Jest też komenda M851, której tutaj nie widać, a jest to komenda, która pozwala na ustawienie offsetu czujnika levelowania stołu. Jeśli mamy taką automatyczną opcję, możemy sobie tutaj to ustawić w tym G-code M851. Zobaczmy na stronie. Trzeba się przełączyć. Tutaj jest M851 XYZ Probe Offset. Jest tutaj wytłumaczone, w którą stronę i jak, ale ja to zawsze robię na zgaduj zgadula i wtedy ustawiam sobie czujnik levelowania w drukarce, jeśli taki oczywiście czujnik mam zamontowany. W tym nie mam, w tym jest zwykły ZM Stop. Co dalej? Możemy tutaj sobie uruchomić hotenda, ustawić go na daną temperaturę, naciskając przycisk set i wpisując, czy też najpierw wpisując temperaturę, a później dając set. Możemy sobie włączyć ekstruder lub wyciągnąć materiał z ekstrudera. Możemy ustawić, na jaką długość ma podać materiał i z jaką prędkością na minutę. Możemy sobie ustawić prędkość drukowania i print flow, czyli chyba nie trzeba tłumaczyć, to jest chyba każdemu wiadomo, co to jest flow w drukarce. To jest tutaj do ustawienia, można sobie suwakiem lub wpisać ręcznie jakąś cyfrę. Klikając dwa razy w ten ekranik, widzimy wykres temperatury. Ta drukarka jest specyficzna. Normalna jest taka sprawa, że jest teraz 210 stopni, 230, a chcieliśmy tylko 200.
Możliwe, że pobawię się w tym kiedyś i wymienię ten hitblock i będzie mi się to lepiej grzało, ale tutaj możemy sobie zobaczyć, że niebieska linia to jest target, co to, co chcemy mieć na drukarce, a ta porywana, taka poszarpana linia to jest temperatura, którą obecnie mamy. I drukarka nam się trochę schłodziła. Aha, chcemy mieć 210 stopni, jest teraz 200. Jak się ustawi temperaturę tutaj wpiszę, to tutaj będziemy mieli to ten target i czekamy, aż się nam znormalizuje ta temperatura i będzie oscylowała, czy też stała na temperaturze zadanej 210 stopni. Także tu mamy taki myk. Tu mamy stół naszej drukarki. Możemy sobie wgrać jakiś plik. Zobaczmy, co to mamy. Weźmy sobie tutaj. Na przykład kostka, którą zrobiłem na 10 cm kalibracyjna. To się chyba teraz będzie wgrywać. Ten wzór jest chyba całkiem spory, więc trochę to potrwa. I chyba zacznie się dopiero wtedy, kiedy temperatura się ustawi. Również możemy sobie kliknąć w SD kartę i zobaczyć, co mamy na karcie w drukarce 3D, przy tym ekranie, w tej karcie. To nie jest karta z EEPROM-em, tylko to jest karta przy LCD, w którym mamy włożoną kartę, mamy tam programy, które możemy sobie drukować. Oczywiście tutaj drukarka coś przyfuczała i po wrzuceniu tego pliku nastał nam taki problem, nieoczekiwany oczywiście. Co możemy zrobić? To zrestartować drukarkę na przycisku. Damy tutaj disconnect. Czekamy, aż drukarka będzie online, czyli sama się włączy. Klikamy connect. Ona się już włączyła, dajemy connect. I znowu jest to samo co wcześniej. Mi się wydaje, że mamy za dużo urządzeń USB. Muszę ją odłączyć, ten kabel. Podłączyć z powrotem i wtedy dać connect. W ten sposób to działa. Może u Ciebie nie ma problemu, ale u mnie są takie problemy. Możemy sobie... Czemu nie możemy? To zawsze działało. A to kurde, no. Tak czy siak. Opcja ta SD jest do podglądnięcia, co mamy na karcie SD i co możemy sobie uploadować, czyli wgrać na tą kartę. W sumie cancel, nie wiem dlaczego to jest cancel. Reset button, to jest coś małego. Też się nie da, no popatrz to za wajza. Jakieś błędy to wyskakują, jakieś błędy w którejś linii czy coś. Okej, okay. Tego Wam nie pokażę, ale te opcje do tego działają. Niestety, no tak bywa czasem z tym dziadami. Możemy kliknąć print, czyli będziemy drukować element, oczywiście jeśli to nam działa, nie tak jak u mnie. I SD kartę, no to te pliki, które mamy na karcie, a tutaj było SD up, coś tutaj było. To jest do wgrywania tego programu, który chcemy wydrukować. Do tego programu, a następnie dajemy upload do SD lub drukujemy przez ten program, przez USB do drukarki. W ten sposób to możemy zrobić. Co by tu jeszcze było? Opcje. Oczywiście w opcjach, to miałem powiedzieć na początku, możemy sobie ustawić wielkość stołu, jakie mała drukarka. To jest mała drukarka, więc mam 120 mm. Możemy sobie ustawić też właśnie ustawienie temperatury dla PLA ABS, dla stołu i tym podobne drobniejsze opcje. Więc myślę, że to by było na tyle. Pokazałem Wam więcej, o co chodzi w tym programie, pomimo pewnych błędów. Komenda G01 to jest dla ruchu, a komenda M
to jest jakieś opcje typu ustawienia tego tej drukarki. Tak na przykład M92 to ilość kroków na milimetr, M201 i tak dalej są prędkości, jerki i tym podobne. M851 to jest komenda na ustawienie offsetu naszego czujnika od względem, gdzie mamy hot enda. Więc mam nadzieję, że Wam to pomogło. Jeśli byście mieli jakieś pytania co do tego filmiku, oczywiście pytajcie w komentarzach, będę odpowiadał. I bawcie się. Happy printing, jak to mówią w Anglii. I carry on. Na razie, cześć. Aha, a propos. Jeśli wejdziesz sobie na moją stronę, jeśli pokażę. Jeśli wejdziesz sobie na moją stronę, możesz sobie zamówić za darmo naklejkę na samochód, czy też na laptopa. Taki gifcik. Takie coś. Gdzieś tutaj było. A, jest. Jeśli chcesz, możesz sobie zamówić. Jeśli nie, to nie. Tak to wygląda na samochodzie. Jeśli chcesz, to zapraszam. Jeśli nie, to może innym razem. Teraz naprawdę dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam. Hej.